kiedy zaczęłam studiować więcej, o co chodzi z olejkami, na czym to polega, jakby jak się je stosuje, skąd się je uzyskuje, to zainteresowałam się właśnie tym, jak funkcjonuje firma Young Living. I ich historia wywodzi się od historii założyciela, jednego konkretnego człowieka, Garego Young, który jako młody chłopak miał problemy, bardzo duże problemy zdrowotne. Generalnie był farmerem ze stanu Utah w Stanach i spadło na niego drzewo. Jak był młodym chłopakiem, miał złamany kręgosłup, paraliż i potem po prostu przez całe życie, znaczy jakby przez wiele lat, pierwszy okres jego życia, skupiał się na tym, żeby znaleźć sposób na to, żeby sobie pomóc i wrócić do pełnej sprawności. I doprowadziło go to do właśnie do pojechania do Francji, do Prowansji, gdzie odkrył moc olejków, bo tak jak wspominałam, we Francji historia olejków eterycznych sięga, no to już to są jakby setki lat tradycji. I tam Gary Young nie tylko doświadczył mocy olejków, poczynając od olejku lawendowego, który odbudowuje w niesamowitym tempie tkanki zniszczone i to mu początkowo pomogło. I, no ale będąc też rolnikiem, farmerem, miał wiedzę i możliwość, więc dowiedział się tam we Francji, nauczył jak zbudować własną destylarnię i wrócił w końcu lat 80. 1980, nie jakieś setki lat temu, wrócił do Stanów z nasionami lawendy i z decyzją, że buduje własną destylarnię i że po prostu Stany Zjednoczone potrzebują olejków eterycznych. I tak się to zaczęło, znaczy zaczęło się od tego jednego człowieka i jego żony, ich decyzji, że olejki eteryczne są naturalnym dobrem, które po prostu musi być przywrócone współczesnej cywilizacji, bo tak jak wspominałam i na pewno wiecie, olejki eteryczne były stosowane od stulecia, znaczy nawet nie od stulecia, tylko od tysięcy lat w historii ludzkości. No i tylko po prostu te ostatnie 100 lat i zachwyt nowymi technologiami i oczywiście współczesną medycyną, lekarstwami, jakby braniem pigułki na wszystko, to sprawia, że zatraciliśmy zarówno taką powszechną wiedzę o naturalnych metodach wspierania zdrowia, leczenia się, takie, które jeszcze nasze babki, prababki miały szeroko dostępną, powszechną wiedzę. I że po prostu jest to nam zwyczajnie potrzebne, żeby ta wiedza wróciła i żeby wróciła ta możliwość właśnie stosowania roślin do wspierania naszego zdrowia i dobrostanu. Więc w przypadku Young Living zaczęło się od tej jednej pary i od ich własnej zarówno potrzeby, historii, jak i misji. I ten koniec lat 80., początek lat 90. zaczęli, kupili kilka fragmentów, kilka pól i założyli pierwsze farmy. I no, long story short, jakby 25 lat później, bo oficjalnie Young Living zostało założone w 1994 roku, jest to największa na świecie firma dystrybuująca właśnie terapeutyczne olejki eteryczne. I uważam, że po pierwsze niesamowita energia, pasja i poświęcenie, jakby zaangażowanie w to tych założycieli i potem wszystkich ludzi, których ich energia przyciągnęła. Ale tak naprawdę, co jest najważniejsze, to jest po prostu te olejki mówią same za siebie. One są wojownikami, aniołami, które jakby mówią same za siebie i po prostu dzięki temu, jaką mają moc, to się tak rozprzestrzenia, że teraz już wiele milionów ludzi używa olejków właśnie firmy Young Living.
I tak jak wspominałam, nie jest łatwo znaleźć olejki, które dają nam tę stuprocentową gwarancję tego, że są czyste, najwyższej jakości, najwyższej częstotliwości, przebadane i przede wszystkim, że są też z organicznych upraw, tak? Bo na przykład co z tego, że są przygotowywane w sterylnych warunkach, kiedy rośliny nie są uprawiane w sposób organiczny. Więc firma Young Living jest jedyną firmą na świecie w tym rozmiarze i jakby umożliwiającą też światową dystrybucję, która właśnie daje taką gwarancję. I ona się, ta gwarancja nazywa się procesem seed to seal, czyli od ziarenka do zakręcenia butelki. Jest to proces, który jest całkowicie transparentny i kontrolowany właśnie przez tą firmę, czyli Young Living jest jedną firmą, która ma własne farmy, a nie kupuje zbiory z farm innych właścicieli. Mają własne farmy i mają też takie farmy partnerów współpracujących, ale bardzo, bardzo surowe zasady współpracy tam obowiązują, bo właśnie na przykład tak jak wspominałam, absolutnie nie są używane żadne sztuczne nawozy, więc wszystkie uprawy Young Living są nawożone właśnie olejkami, więc ta firma ma także bardzo wysoką świadomość ekologiczną i świadomość etyczną, więc mają zero waste policy, czyli nic się nie marnuje, czyli jeśli dana uprawa nie spełni wymogów i zostanie przetestowana, mają własne laboratoria oraz niezależne laboratoria, więc ta roślina, która zostaje zebrana z pól i potem przetestowywana pod kątem właściwości, częstotliwości, jeśli nie spełnia wymogów, to jest używana jako nawóz, tak, a nie jest dalej brana do produkcji olejków. Więc tutaj seed to seal to nie jest tylko hasło, tylko rzeczywiście transparentna polityka tej firmy, misja, pasja i po prostu gwarancja, którą dają tym, którzy używają ich olejków, więc można też odwiedzić te farmy, są farmy na całym świecie, można pojechać w Europie, są farmy w Chorwacji, w Bułgarii, we Włoszech, we Francji, można po prostu zwiedzić i zobaczyć, tak jak w jakich warunkach są uprawiane te rośliny, jak wyglądają laboratoria, jak wyglądają kolejne etapy. Young Living zatrudnia ponad 50 naukowców, którzy właśnie zarówno badają, tak jak już mówiłam, o badaniu częstotliwości, ale też o tym parowaniu właśnie konkretnych właściwości rośliny z tymi właściwościami prozdrowotnymi czy uzdrawiającymi konkretne miejsca w ciele, konkretne organy, konkretne układy ciała, konkretne stany emocjonalne, więc jakby to jest ogromna wiedza, tak? Ciągle powstają nowe blendy, nowe połączenia, nowe mieszanki, nowe produkty, bo też na bazie olejków jest cała masa cudownych produktów. O tym powiem w innym filmiku. Więc tak, przede wszystkim Young Living to jest firma właśnie, która wywodzi się z prawdziwych ludzi, ich pasji, ich historii, ich zaangażowania. Po drugie, ta gwarancja seed to seal i jedyna firma na świecie w tym rozmiarze, która ma własne farmy i która ma kontrolę nad całym procesem produkcji. Po trzecie, naprawdę bardzo wysokie standardy i świadomości ekologicznej, i świadomości etycznej traktowania pracowników, farmerów na całym świecie, na ich farmach. I to jest wszystko bardzo transparentne, jakby też bardzo łatwo mieć kontakt jakby z ludźmi, którzy firmę założyli. Gary Young zmarł w zeszłym roku, ale jego żona Mary jest teraz głową tej firmy. Więc jakby ich siedziba jest w Stanach, natomiast właśnie poprzez to, jaką moc mają i cudowną energię ich olejki, to teraz już są dostępne ich olejki przez, no właściwie jakby w
kilkudziesięciu krajach świata i ta liczba cały czas rośnie. Polska, która podchodzi pod rynek Unii Europejskiej, już od kilku lat ma właśnie otwartą dystrybucję, to znaczy, że możecie zamówić olejki Young Living poprzez otwarcie swojego konta i to wszystko dzieje się w sprzedaży wysyłkowej, więc zamawiacie olejki, możecie mieć konto i zamawiacie olejki z centrum dystrybucyjnego, które mieści się akurat na Unię Europejską w Chorwacji. Więc tak, płaci się kilkanaście euro za wysyłkę, no ale na pewno dużo mniej niż gdyby te olejki były wysyłane ze Stanów. I to, co jest ważne, to to, że te olejki nie są dostępne i nie powinny być, moim zdaniem, jakby zgadzam się z tym, dostępne w sklepach, tak? Jakby z czego to wynika? Chodzi o to, że jakby kiedy właśnie historia firmy się zaczęła w Stanach, to regulacje i przepisy prawne w Stanach nie pozwalały na nazywanie tych olejków lekarstwami, medycyną. Natomiast no, nie są to też nie są to też właśnie tylko miłe zapachy. Te olejki mają ogromną moc, ogromną koncentrację i są bezpieczne, natomiast trzeba wiedzieć, jak ich używać. I właśnie dlatego jest potrzebna ta wiedza, jest potrzebne to wprowadzenie, takie jakie ja na przykład daję Wam teraz tutaj w postaci tych filmików. Czyli gdybyście przyszli na moje warsztaty, na moje zajęcia, takie dwugodzinne wprowadzające do olejków, jest potrzebne to, żebyście mieli podstawową wiedzę, zanim zaczniecie korzystać z tych olejków, tak żeby zrobić to w optymalny sposób, bezpieczny i właśnie taki, żeby najlepiej Wam to służyło. Więc dlatego nie są one sprzedawane z półek, tylko są właśnie w sprzedaży wysyłkowej, czyli odbywa się to w ten sposób, że osoba, która udziela Wam tych informacji, która Was wprowadza w świat olejków, ona Wam też pomaga założyć konto. Ja mam taki link, który udostępniam i dzięki temu możecie sobie w bardzo łatwy sposób założyć konto i zamówić te pierwsze olejki i dzięki temu rozpocząć własną przygodę, własne doświadczenie, bo wiadomo, że ja mogę tutaj dużo mówić, ale najważniejsze jest, żeby ich zacząć używać, żeby ich doświadczyć, żeby ich powąchać, żeby ich posmakować, żeby się nimi posmarować i tylko wtedy i aż to się stanie, to jakby one mówią i działają i mówią same za siebie, także to jest najważniejsze. Natomiast odbywa się to poprzez to wprowadzenie i jest ono istotne. Dlatego te olejki nie są sprzedawane w sklepach.